Cześć! W poprzednim odcinku omawiałem, jak działa timeline i teraz wykorzystamy go w sposób bardziej praktyczny. Stworzymy drzwi. Jednak drzwi stworzymy w taki sposób, żeby można je było wiele razy wykorzystać. Więc nie wchodzimy tym razem do Open Level Blueprint, ponieważ stworzymy Blueprint Class, a więc klasę Blueprinta. Będzie można ją wykorzystać na wiele sposobów. Można ją stworzyć tam lub po prostu tutaj klikając prawym w Content Browserze. Wybieram Blueprint Class i wybieram jaką klasę chcę. Chcę klasę Actor, ponieważ wszystkie elementy, które tam będą, trigger, no i drzwi, które będą się otwierać w drzwiach, bo to będą takie drzwi, które się otwierają nie w pokoju, tylko w sklepie. Chyba że ktoś ma w pokoju takie, co się otwierają w sklepie, albo ma windę w domu, bo może mieć. Mamy tutaj viewport, w którym konstruujemy te drzwi construction. Script tam można dodać niektóre elementy automatyczne, czyli czy drzwi na samym początku są otwarte, czy zamknięte. No i event graph, gdzie tworzy się po prostu całą mechanikę w blueprincie. Add component pozwala dodawać elementy do naszego blueprinta, do naszej klasy, ponieważ nie korzystamy z obiektów na planszy. Wybieram box collision i nazwę go trigger. To będzie element, który analizuje, czy gracz zbliżył się do drzwi i drzwi mają się otworzyć, lub może zszedł, a był na tym triggerze i drzwi się zamykają, lub po prostu nie dotyka tego i nic się nie dzieje. Przenieśmy tą klasę gdzieś na planszę. Widzimy teraz dzięki temu jej wielkość i skalę. Wygląda mniej więcej tak. Jeżeli przeszkadza nam kulka, to można triggera przeciągnąć na default scene root. Wtedy trigger niestety nie będzie mógł być przemieszczany, ale w sumie nie musi być przemieszczany. On będzie zawsze stały. W tym samym miejscu zawsze będzie się znajdował. Stworzymy drzwi. To jest cube, więc wypadałoby go trochę zmniejszyć, bo drzwi raczej nie są takie grube. Nie zdarzają się. Zdarzają się w jakichś bunkrach czy w czymś takim. Zależy co robimy, ale raczej no i tak są dosyć grube. Powiększę też, przeskaluję je względem szerokości i wysokości, ponieważ jak widzieliście, ten trigger jest dosyć niewielki, jeżeli wrzucimy go na planszę. Możemy teraz ustawić mniej więcej na środku drzwi i zobaczyć, jak to wygląda na samej planszy. Więc można skompilować, nie ma błędów, więc na razie jest ok. No i w sumie tu jest problem, ponieważ drzwi znajdują się bokiem do gracza. Lepiej, gdy będą znajdować się przodem do gracza, no bo wiadomo, przechodzi przez drzwi, żeby się otworzyła, a nie staje tak, żeby można było je otworzyć, bo można je ominąć bokiem. No ale nieważne, nazwijmy to skrzydło, czyli te drzwi cube prawy, żebym pamiętał, gdy będę tworzył blueprinta, które to są drzwi. No bo cube 1 i cube bez jedynki to tak głupio, nie zawsze można zapamiętać. Teraz cube prawy 1, czyli Ctrl-C, Ctrl-V, przeniesienie go zamieni też jego nazwę na cube lewy. No i to jest wszystko. Wygląda to dobrze na planszy, więc teraz mogę przejść z tymi wszystkimi elementami do event grafa. Może na wszelki wypadek powiększę też triggera, bo nie każdy może trafić na środek drzwi. Powiedzmy, że na razie tyle wystarczy. Jeżeli będzie problem, to się powiększy to później. Kompiluję. W event grafie teraz zajmijmy się analizą. Tutaj po lewej jest begin play i tego typu rzeczy, ale zacznę może od triggera. Trigger ma różne eventy, które można wyzwolić. Nie przenoszę go, bo stworzę referencję. Chcę korzystać z rzeczy, na które trigger działa, więc jeżeli jest begin overlap i end overlap. Jeżeli jest begin overlap, a więc gracz nachodzi na triggera, i end overlap, gdy był na triggerze, ale z niego zszedł. To są dwa elementy, które wykorzystam do wyzwalania, otwierania i zamykania drzwi. Teraz przyciągnę cube prawy, cube lewy, ponieważ tu wystarczy jedynie referencja, więc odniesienie, zmiany jakichś parametrów w cubie prawym i lewym, czyli w naszych drzwiach. Przeciągam węzeł i wybieram set relative location. Czym się różni? Powyżej jest world location, poniżej jest też set world location. Czym to się różni? Zaznaczę jeszcze teleport, później wytłumaczę, czym to jest. World to jest pozycja względem świata, a więc gdy przeniosę te drzwi gdzie indziej, będę musiał ten set world location zmienić odpowiednio. Natomiast jeżeli jest relative, to on zawsze względem triggera się odnosi. Jeżeli przenosimy triggera, to przenosimy też te drzwi, więc zawsze ta wartość będzie taka sama.
Wpisuję tutaj wartości takie, jakie aktualnie ma cube lewy i cube prawy i wykorzystujemy zawsze w klasie relative location, ponieważ chcemy, aby to się odnosiło, nieważne czy będzie obrócone, czy będzie wyżej, niżej, gdziekolwiek na planszy, chcę, żeby się odnosiło względem środka blueprinta, a nie względem środka naszego świata, bo nieważne, gdzie te drzwi będą postawione i to nas nie, relatywnie interesuje. W world musiałbym to zmienić za każdym razem. Biorę animację, tworzę timeline'a zwykłego, ale skrócę go do 3 sekund i ponownie skorzystam z floata, a więc wartości zmiennoprzecinkowej, nazwę to drzwi i kliknę gdzieś, gdziekolwiek na szarym elemencie, ustawiam 0 i 0 tak jak wcześniej, ale stworzę trochę to bardziej uniwersalnie, ponieważ wpiszę 3 sekundy, ale maksymalna wartość to będzie wartość 1, ponieważ nie wiem, na jaką szerokość mają się otwierać drzwi. Gdy wprowadzę 1, to zaraz zobaczycie, że to jest bardziej uniwersalne. Klikam na pierwszy klucz i wybieram auto. Oczywiście mogę też za niebieski teraz klucz ruszyć punkt kontrolny i zmienić krzywiznę, ale nie chcę. Automatyczna jest całkiem niezła. Gdy gracz najdzie na triggera, niech animacja się uruchomi. Natomiast gdy zejdzie z triggera, a był na nim, niech animacja się cofa. Ok, teraz wykorzystam drzwi w odpowiedni sposób. Na początku chcę, aby przesunęły się o pewną wartość, więc pomnożę 0 i 1 i konkretne wartości pomiędzy nimi o powiedzmy 2 metry. 2 metry dla każdych z drzwi, więc 2 metry w jedną i w drugą stronę to jest w sumie 4 metry, gdy animacja dojdzie do 1. To jest 1 razy 200. Ok. Teraz, ponieważ drzwi zaczynają się prawe od 100, no to powinienem zwiększyć tą wartość o 100, a więc zaczyna od 100, gdy jest 0, a później dodaję wynik mnożenia do tych 100, no i w ostateczności wychodzi 300. Rozbijam ten wektor na 3 wartości, czyli split, i łączę z x-em, no i dodaję tutaj setkę. Łączę tą wartość z tego działania matematycznego, czyli jak widzicie, matematyka się przydaje, jeżeli tworzymy gry komputerowe. Chociaż jest to często prosta matematyka, chyba że chodzi o materiały i shadery, to tam już jest gorzej. Ok, tutaj to jest odwrotność. Zaczynamy od minus 100 i dodajemy wartość, ale w drugą stronę, czyli w lewo. W łatwy sposób można to zrobić po prostu mnożąc razy minus 1, bo wtedy mamy minus 100. No i jeżeli mamy po dodaniu 100 plus 200, to jest 300 razy minus 1, to jest minus 300. Połączyć, jak widać, można tylko raz wyjście. Do wyjścia może dochodzić kilka elementów, ale połączyć można tylko jeden, jeżeli chodzi o wyjście tylko z jednym elementem. Więc trzeba połączyć je po kolei, ale one i tak będą wykonywane w tym samym czasie, więc nie zauważymy różnicy. Kompilujemy i zamykamy. Możemy sprawdzić, jak drzwi działają. Podchodzimy do drzwi i widać, że kula się odbija. No i drzwi się otwierają. Jednakże, trzymając napięcie, pokazuje, że nie zawsze to działa. Dlaczego? Ponieważ aktorem tak samo jest gracz, jak i aktorem jest podłoga, z którymi koliduje trigger. Nawet jeżeli drzwi są nad podłogą, to trigger koliduje. Nie wie, czy gracz dotyka, wchodzi w kolizję, czy może podłoga, która od samego początku wchodzi w kolizję, po prostu koliduje. Dlatego trzeba wybrać naszego gracza. A więc klikamy prawie, wybieramy Get Player Pawn, aby odnieść się do naszego gracza. Z indeksem 0 to jest to jesteśmy my, a następnie porównujemy, czy gracz, który wszedł w kolizję, jest naszym graczem, czyli porównujemy od reaktor z get player pawn. Podobnie tutaj. Porównujemy, czy gracz, który właśnie jest kolizją, to nie jest podłoga, tylko my. Więc wyciągamy to i korzystamy z gałęzi, czyli branch. I wtedy, gdy tylko to my kolidujemy z triggerem, a więc gdy wartość jest spełniona true, to tylko wtedy odtwarza się animacja play. Ctrl W i tworzymy jeszcze raz brancha. Teraz wyzwalamy z end overlap i łączymy z reverse'em, gdy jest true. I te elementy zabezpieczają, aby cokolwiek nie weszło w kolizję, nie uruchomiło animacji, nawet jeżeli wejdzie w kolizję. No i teraz, gdy przechodzimy, otwierają się drzwi, można przez nie przejść i jak schodzimy, to się zamykają. Nawet gdy podejdziemy i zmienimy zdanie, to szybko się zamkną. I
Blueprint Class pozwala właśnie teraz na to, że nie ma znaczenia plansza i nie ma znaczenia, jakie elementy są na planszy, bo my tworzymy je na nowo, tworząc je w klasie Blueprinta i można je wykorzystać dowolnie, tak na tej planszy, jak i na każdej innej w ramach projektu. Czyli w tym przypadku na przykład bierzemy tą planszę, ustawiamy gdzieś na środku te drzwi, powiedzmy, o, jakoś tak, mogą przechodzić przez podłogę, ponieważ mamy teleporta, więc podłoga ich nie zablokuje. No i teraz po uruchomieniu wyglądają całkiem fajnie, podchodzimy, otwierają się, przechodzimy, schodzimy z triggera, zamykają się i mamy fajny efekt cienia i refleksów.